Kukuła, co jest do cholery z tobą? Tylko obrywam za ciebie. Nie rozumiem, o co biega, panie poruczniku. Kukuła, jak sobie pobiegasz, to sobie przypomnisz. Mówię o twojej służbie dyżurnego. Którego dnia? O wszystkie służby chodzi. Nie wiesz, jak odbierać telefon, nie wiesz, jak się zachować, gdy przyjdzie oficer dyżurny na kompanię. Jesteś wulgarny, żywnie nie znasz regulaminu wojskowego. Panie poruczniku, no bo ja się nie nadaję na dyżurnego kompanii. Ja jestem wartownikiem. Znam prawo użycia broni, obowiązki. Co wolno wartownikowi na posterunku? Teraz jesteś dyżurny na kompanii i masz inne obowiązki. Panie poruczniku, a nagrzeba mi to wszystko. Dałby mi pan jakiś posterunek w lesie, ja bym był zadowolony i pan byłby zadowolony. Nie żołnierzu, będziesz dyżurny, masz się nauczyć wszystkiego. Jest pan pewien, panie poruczniku? Tak ma być i chuj. Zobaczymy. Dyżurny! Dyżurny 5 kompanii zabezpieczenia szeregowy Kukła. Co dalej? A pan chorąży, co by chciał? Ja nie mam cukierka, żeby pana poczęstować. Gdzie twój dowódca ma kancelarię? Porucznik ma biuro, drugie drzwi na lewo. Kukuła, powiedz mi, jak to było z tym cukierkiem? No co?